Jak przedsiębiorcy mogą pomagać sobie nawzajem? W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą ze sobą współpracować. Ja nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i wiem, jak moje biznesy ze sobą współpracują. Codziennie jestem w kontakcie z moimi znajomymi przedsiębiorcami, moimi klientami, którzy są przedsiębiorcami. Jak słucham, jakie mają wyzwania, doszedłem do kilku wniosków. Później to zweryfikowałem i mam dzisiaj dla Was kilka informacji takich, które są i ode mnie, i od kilku moich znajomych. Co można zrobić, żeby poradzić sobie w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy? Myślę, że jest to materiał przede wszystkim dla osób, które prowadzą biznes taki usługowy, handlowy, gdzie zatrudniają do 10 pracowników, czyli jakby taki, no, nie korporacja, na pewno nie korporacja. I tak jak rozmawiałem i analizowaliśmy, to zauważyliśmy kilka takich rzeczy. Po pierwsze, większość przedsiębiorców dzisiaj, takich w biznesie właśnie usługowym, handlowym, mówi tak, jak wszystko się już zakończy i moglibyśmy wrócić na normalnych warunkach, to prawdopodobnie nasz biznes będzie dobrze funkcjonował, co jest dobrą wiadomością. Po drugie, to co dzisiaj jest problemem, to koszty stałe, koszty bieżące. Więc tutaj to z tym też wszyscy się zgadzają, że tak naprawdę jeżeli nie można generować przychodu, to gdyby nie było tych kosztów, to jeszcze jakoś by tam sobie ludzie w miarę poradzili, ale już to, że są te koszty stałe, tak, a nie ma żadnych przychodów, no to jest hardcore. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli co zrobić dzisiaj, żeby sobie z tym poradzić, no jeżeli ktoś ma oszczędności, to nie ma tematu. Tak, i część osób moich właśnie znajomych tak jest, że mówi, dobra, biznes teraz nie idzie, ale prywatnie jestem zabezpieczony, poradzę sobie. Część mówi, kurczę, ale mi teraz biznes idzie dobrze i nawet jestem gotowy gdzieś tam inwestować. A część osób mówi, że nie ma oszczędności, biznes no teraz nie idzie, ale ogólnie mieli dobry biznes, tylko po prostu nie zrobili poduszki finansowej. Ja myślę, że to jest przede wszystkim dla tej trzeciej kategorii osób taki materiał, który może pomóc lub dla osób, które chciałyby zainwestować właśnie może w jakiś inny biznes. I teraz to, co widzimy, to to, że znowu jak rozmawiamy, jeżeli ktoś ma biznes na poziomie takim, gdzie ma rentowność na poziomie 20%, co jest całkiem niezłą rentownością, no to jeżeli dzisiaj ma koszty stałe, to każdy miesiąc zamkniętego biznesu to jest 5 miesięcy odpracowywania tego zysku. Jeżeli ktoś ma 10% rentowności, to każdy miesiąc zamkniętego biznesu to jest 10 miesięcy odpracowywania tego biznesu. Wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten procent rentowności, bo to się tak mówi, że tam o 20% to dużo, tylko że tam bardzo często kryje się wypłata szefa. Że on jakby to, co wypłaca, to już liczy jako rentowność w ramach swojej wypłaty. Więc też jest praktycznie niemożliwym, żeby taka osoba przez teraz, dajmy na to, że biznes jest zamknięty 2 miesiące, przy 10% rentowności to jest 20 miesięcy odpracowywania tego, więc jest prawie, że niemożliwym, żeby taka osoba przez kolejne 20 miesięcy nic nie zarabiała dla siebie, dla swojej rodziny, nie była w stanie funkcjonować w ten sposób. Kolejną rzeczą jest to, że no co można zrobić w tej sytuacji? No kredyt wziąć. O ile już w ogóle dostaniemy jakiś kredyt, no to znowu, jeżeli my weźmiemy teraz kredyt, czyli można powiedzieć, ok, wzięliśmy jakieś pieniądze, żeby pokryć te koszty, ruszymy bez długów zaraz po tym, jak będzie tam odmrożona, czy jakkolwiek to sobie nazwiecie, gospodarka, no to ruszyłem bez długów, ale z ratą, z obciążeniem finansowym, więc znowu duża część tego, co miałoby być tym zyskiem, tak, no to pójdzie na raty, na spłacanie, no i tutaj jest problem. Więc wszyscy mówią, gdyby dzisiaj nie było tych kosztów, które są, a później byśmy ruszyli, to by był dużo szybszy powrót do normalnego życia. Czytam sobie różne nagłówki, czytam sobie artykuły na temat i zwolnień, tak, i tego, w jaki sposób, jak będzie przebiegał ten kryzys, który już niewątpliwie jest, tak, no i coraz częściej, gdzie na początku tam mówili, zobaczymy szybki powrót, coraz częściej to jest opisywane jako wieloletni kryzys, tak, który zaczyna się wieloletni kryzys, więc teraz może to tak wyglądać, ale możesz też to wykorzystać i w swoim biznesie zrobić tak, żeby jednak ruszyć od razu bez tych długów i bez dodatkowych zobowiązań. I tutaj mamy jedno rozwiązanie, dlatego że i to już nawet między sobą właśnie zaczynają robić moi znajomi. Wygląda to tak, że po prostu ktoś wpuszcza inwestora strategicznego. Czyli w mniejszych biznesach zaczynamy wykorzystywać mechanizmy, które są normalnie gdzieś tam w korporacjach, w startupach bardzo popularne. Większość startupów przecież znamy z tego, przyszedł jakiś fundusz, przyszedł jakiś inwestor, mówimy o jakichś tam dużych pieniądzach na funkcjonowanie. Przy czym dzisiaj średnie biznesy, małe biznesy nie potrzebują pieniędzy na to, żeby nie wiadomo jak się tam rozwijać, tak? Tylko właśnie na przeżycie. Więc te pieniądze też nie musi być jakiś fundusz, tak? No i teraz ciężko też sobie wyobrazić, że przychodzi jakiś fundusz i powie, dobra, to ja w salon fryzjerski zainwestuję, nie? Albo w sklep spożywczy jakiś tam na osiedlu, czy w jakiś jeszcze inny taki mniejszy biznes. Raczej niemożliwe, bo to jest też inna skala biznesu, inne wynagrodzenia, inne marże, inne jakby stopy zwrotu, później same kontrolowanie tego dla tych funduszy praktycznie niemożliwe. Ale przedsiębiorcy mogą to zrobić między sobą.
I teraz, jeżeli ty popatrzysz, co musiałbyś zrobić, w jaki sposób pomyśleć, czy to jest dla ciebie dobre rozwiązanie, bo oczywiście ja wiem, znowu tu mogą pojawić się komentarze, że o kurczę, to jest żerowanie na osobach, którym właśnie nie idzie, którym potknęła się noga i tak dalej. Jasne, ja myślę sobie, że wiecie, można do każdej rzeczy można w ten sposób podejść, nie? I to tak samo można by było powiedzieć, kurczę, że teraz piekarz piecze chleb i to jest żerowanie, bo ludzie muszą kupować chleb albo nie wiem, jeszcze coś innego. No kurde, jakoś mógłbym piec sobie chleb rano, ale nie wstaję o czwartej, tylko jeżeli mam ochotę, to po prostu jadę do sklepu. I tyle. Tak samo tutaj, jeżeli jest trudna sytuacja w jakiejś firmie, to nie musi nikt z tego korzystać. Ja chcę przedstawić tylko jedną z możliwości, jedną z opcji, jakie istnieją. Przecież można zacisnąć zęby, można było też sobie robić jakieś oszczędności wcześniej, tak? Można wziąć kredyt, można na razie zamknąć czy zawiesić ten biznes, można przeprowadzić restrukturyzację swoich zobowiązań w momencie, kiedy było. Jest też materiał tutaj na kanale o restrukturyzacji sądowej, tak? Czy jest też cały materiał o mediacjach, jakie można przeprowadzić, więc możliwości jest dużo, ale jedna z tych możliwości jest taka, żeby wpuścić inwestora strategicznego. I tak myślę sobie tak, że na początku zastanówcie się, po co wam jest taki inwestor? Czego wy tak naprawdę chcecie? Ja myślę, że przede wszystkim to, żeby pokrywał na bieżąco koszty, które są do pokrycia. Żebyście wy, ruszając później, nie startowali z długiem, tylko żeby teraz było to. Więc potrzebujecie pieniędzy. Być może jakiegoś doświadczenia, tak? Czegoś takiego, że ktoś coś takiego ma, jakieś doświadczenie, które wam pomoże. Natomiast to, co uważam, że kto nie powinien to być, tak? To myślę, że to nie powinna być wasza konkurencja. Dlatego, że wpuścicie po prostu do siebie kogoś z konkurencji. Ale już ktoś, kto ma taką samą grupę klientów jak wy, ale nie jest waszą konkurencją, no to to mogłoby być dobre dla waszego biznesu, tak? Na przykład, jeżeli wy czymś handlujecie, a ktoś ma jakąś usługę w podobnym biznesie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wy handlujecie grzejnikami, a współpracę nawiążecie z kimś, kto te grzejniki montuje, tak? No to macie tych samych klientów, jesteście w stanie siebie nawzajem polecać, więc taki strategiczny inwestor, jak przyjdzie do waszej firmy, czyli na przykład właściciel firmy, która montuje grzejniki, no to zacznie wam was polecać, tak? Was, no czyli w tym momencie was i siebie tak samo, bo już będziecie wspólnikami, więc możecie zostać wspólnikami. Zastanówcie się, co wy możecie dać w zamian takiej osobie. Ja myślę przede wszystkim udziały w zysku, tak? Czy udziały w danym biznesie. Jeżeli chcielibyście się jakoś tam bardziej zabezpieczyć, czy zastanowić i mówić, kurczę, no dzisiaj jest ciężka sytuacja, ale nie wiem, czy tak na zawsze chcę mieć takiego wspólnika, dajcie sobie jakiś czas albo jakieś warunki, po których możesz wykupić tego wspólnika, tak? Że na przykład do 2 lat za kwotę taką i taką mogę wykupić. Albo na przykład, że kwota, którą ktoś zainwestuje, razy ileś, czy tam procent jakiś, tak, można do tego dołożyć i wtedy powiecie, za tyle i za tyle mogę cię wykupić do danego terminu. Natomiast tutaj musicie też po prostu na takich zdrowych zasadach rynkowych współpracować. Jeżeli ktoś dzisiaj was ratuje, no to też musicie tej osobie dać zarobić, nie? Więc gdzieś tam w przyszłości, tak, no na tym to polega, więc myślę, że to jest ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, co wy na ten temat myślicie, bo my tak czasami właśnie ze znajomymi siedzimy w tym swoim sosie, rozmawiamy, myślimy, że to jest fajne, a potem się okazuje, że lipa, a czasami coś tutaj nagram takiego, ok, wydaje mi się, że w porządku, ale nie jestem przekonany, a potem widzę, że żerę po prostu, że jest to potrzebne i dostaję fajny feedback, czasem w komentarzach, czasem w ogóle w prywatnych wiadomościach, co jest też fajne. A tu właśnie jeszcze też muszę podziękować, bo wiem, że ostatnio jakość dźwięku była gorsza, też dostałem kilka takich informacji i jest jakby, nie wiem, czy jest ok już dźwięk, ale już jestem po rozmowach z operatorem, na przyszły miesiąc zrobimy coś takiego, żeby już było to w dużo lepszej jakości, zrobimy na raz, nagramy 10 filmów, po prostu zrobimy takie combo, jakoś to przeżyjemy, ale wy będziecie mieli wszystko w dobrej jakości i będziecie mieli po prostu fajne materiały już, mam nadzieję, że lada moment. Dajcie mi znać proszę w komentarzu, czy to, co tutaj mówię, czy to ma sens, tak? Czy coś takiego jest dla was ok. Jeżeli tak jest, to możecie albo też do mnie się odezwać, jeżeli nie macie nikogo takiego, kto mógłby być takim inwestorem strategicznym, to ja mam w swoim otoczeniu kilka takich osób i mi napiszcie na maila kontakt@marcinkoszka.com albo tu w komentarzu możecie po prostu, tu dzisiaj jest czas na spamowanie, możecie napisać, czym się zajmujecie, tak, jakiego inwestora szukacie i wtedy będziemy tam patrzeli, czy ktoś, kto też ogląda jako inwestor, ten materiał będzie mógł do was się zgłosić, albo jako inwestor też może zgłosić się do mnie i ja będę was jakoś tam ze sobą żenił, tak? Oczywiście zarówno jeżeli potrzebujesz takiego inwestora, to napisz, co jesteś w stanie zaoferować, jaki biznes, czego potrzebujesz od tej osoby, jakie masz oczekiwania, a jako inwestor też napisz, o jakich kwotach myślisz, że mógłbyś zainwestować, w jaką branżę, co cię najbardziej interesuje, tak? Czy wszystko, czy nic.
Jeżeli przyjmiesz takiego inwestora, no to też zastanów się, co możesz dostać, nie? I czego ty chcesz, bo może też tak być. Jeżeli tak jest, że ty powiesz, ja tylko chcę kasy, ja znam się na swoim biznesie, po prostu nie zrobiłem poduszki finansowej, no to, to po prostu napisz, ja tylko chcę od tej osoby kasę i dam mu kasę. Kropka, to ma być czysto biznesowy deal i tam, że po takim i takim czasie chciałbym wykupić za taki i taki hajs po prostu to, co ta osoba mi teraz zainwestuje w ten biznes. Więc tutaj możecie wprost pisać i myślę, że po drugiej stronie też będą takie osoby, które powiedzą, dobra, jeżeli chodzi o doradztwa czy jakieś tam wchodzenie, to ja nie mam czasu, ale mam trochę kasy, mogę dać komuś kasę, chcę na tym zarobić. Mogą być takie, a może z tego wyjdą fajne spółki, fajne biznesy i będziecie mieli dobrego partnera biznesowego na lata. Może się okazać, że ta trudna sytuacja to jest początek czegoś fajnego. Bardzo często tak jest. Dobrze o tym wiecie, że często tak jest, że trudne sytuacje powodują po czasie, jak znajdziecie już na to rozwiązanie, że jesteście silniejsi i mocniejsi. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów i oczywiście subskrypcji tego kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.